Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Godzina Z i dzisiaj goszczę klan, który chciałem nagrać już w pierwszym sezonie, ale zawsze jakoś tak mi chłopaki umknęli, ale dzisiaj dorwałem czteropaki w składzie Leszek 2020, witam Cię Siema, siema. oraz Mazur 95R, cześć. Witam serdecznie. Tak jak już powiedziałem sobie, długo ostrzyłem ząbki na was, bo zawsze, znaczy zawsze bardzo często was widziałem w bitwach. Miałem takie wrażenie, że ten klan jest po prostu nieskończony, bo kiedy bym nie zagrał jakąś bitwę, to jeszcze to pamiętam czas, albo od 3 do 5 czteropaków miałem po przeciwnej stronie i zawsze było z kim się postrzelać. Powiem ci, że jesteś nie pierwszy, który to mówi, bo już na Discordzie nieraz był poruszony ten temat, że jesteśmy jak Radio Maryja. To wszędzie znaczy? Nas pełno. No, coś w tym jest. Lepiej jest policzyć bitwy, gdzie nie ma czteropaka. No właśnie. Dobrze, że tak powiedzieliście. No i dobra. Biorąc pod uwagę to, jak już was zapowiedziałem, i wasz tak klanowy, to moje pytanie może zabrzmi trochę idiotycznie, ale co oznacza wasza pełna nazwa i dlaczego akurat taka? To co, ja może zacznę, tak? No, proszę bardzo. Czteropak. Rozwinięcie, wani piwko i wyluzuj. O. Dlaczego? Bo jeszcze takiego nie było. To jest taka kwestia. No nie wiem, o co ci mogę jeszcze powiedzieć w tej kwestii. Chyba nazwa sama sobie coś mówi, że jesteśmy chłopakami na luzie. Żeby siąść sobie, pograć na spokojnie, na piwku, przy piwku oczywiście. Czyli bez zbędnej spiny. Bez zbędnych emocji. Tak, jest. Wszystko na luzie. A powiedzcie mi teraz taką rzecz. Ilu was jest obecnie w klanie? Tak dokładnie. Obecnie jest 71 osób. Ło kurna. Siła. Około 90% na ten czas jest aktywnych. No w tej chwili powiem szczerze, że jesteśmy jednym z największych aktywnych, sorki, największym aktywnym klanem w Polsce. No to prawda. To prawda, nie kojarzę klanu, który chociażby w połowie się do was, w połowie to może przesadziłem. Tak? Jakbyś tak właśnie nas złapał w poprzednim sezonie, było nas 92, jak dobrze pamiętam. Miesięczny przelicznik naszej aktywności to było na miarze tak 80-82%. O Jezu. Więc dokładnie. To jest naprawdę spory klan, naprawdę bardzo fajnych ludzi. Praktycznie wszyscy traktujemy się jak rodzina tutaj, nie? Jeden drugiemu pomaga. Powiem wam szczerze, że jakbym na przykład miał dołączyć do was jako świeży gracz i spamiętać, kurczę, nawet ksywy wszystkich, to by mi trochę zajęło. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę waszą liczebność. Ale to siła was, muszę przyznać, że siła. A teraz idąc właśnie za tym, że też jest was w stylu, kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa. Jakie są wymagania, jeśli chodzi o to, żeby do was dołączyć? Co trzeba zrobić, żeby być jednym z czteropaków? Nie ma jakichś tam większych wymagań, nie górujemy jakoś tam wymaganiami czy coś. To jest klan, żeby grać for fun. To jest raz. Nie być toksycznym człowiekiem, to jest przewaga. Reszta jest gra dla panu. Tak jak mówię, to próbujemy traktować się jak rodzina, próbujemy sobie pomagać, bawić się razem. Co na pewno, to próbujemy tam tak nie ściągać bardzo młodych graczy. No bo jednak u nas jest przewaga takich dosyć starszych graczy. No średnia jest tak około 30 lat, 27 łącznie. Ale są ludzie nawet koło 50. Mamy takiego fascynata 50 parę lat. Ale to można powiedzieć, że to jest tak standardowo trochę, jeśli chodzi o średnią wieku na polskiej scenie, jeśli mówimy o graczach, bo zauważyłem, że dużo właśnie dorosłych facetów gra w WOTA. Rzadko kiedy to się trafiają, że tak powiem, młode łebki, z całym szacunkiem dla tych właśnie młodszych graczy. Powiem
dodać, że mamy u siebie młodych zawodników też. 14 lat i bardzo dobrych też. Mhm. Ale to znaczy, wiesz co, są może trochę bardziej ogarnięci, nie? Nieco, mhm. nie wiadomo, wiesz, że takie dziecinne zachowanie czy coś takiego. Dosyć tak ogarnięte to wszystko jest. No ja przy okazji też się pochwalę, że my też mamy dwóch zagniewanych młodocianych i przy okazji pozdrawiam Spartiatę Juniora i Dominika. Też chłopaki młodzi, ale ambitni i naprawdę dobre grajki. Więc żeby nie było, że psycho to też same stare dziady, też trochę świeżej krwi mamy. Trzeba też postawić trochę na młodych, bo oni mogą nas też podciągnąć, czyli czegoś nauczyć. Tak. Trzeba też wiedzieć, że ktoś w końcu przejmie ten też klan, nie? Mhm. I żeby ciągnęli po prostu to dalej, nie psuli tak jakby tagu gry i to, co jest założone na początku, tylko ciągnęli po prostu to dalej. Kurde, tyłek mi robią. Ja mam przeładunek na razie. Dobra, specjalnego nie zrobiłem. U mnie też bez rewelacji. Nie, no, mnie trójeczka dopiero. No i teraz lajcik będzie mnie z góry. Dobra. Już tam się do was zbliżam. Tutaj lecika, uważaj, lecik zjeżdża na ciebie. Na strzała. Kończę go. Dobra. Skała mi przeszła. Już będę jechał dalej, na ich kapa. Dobra, nie ma. A, to niestety coraz częstsze zjawisko jest. Czy to tutaj, czy na Cold War, więc... Tam jeszcze uważaj, bo Chisel był na górce, żeby na plecy... Jest. Jeszcze na przełaj. Pełna czwórka jeszcze na ich kapie siedzi. Aha, no właśnie od niej dostałem. Zawahałem się, mogłem się schować. Co tu się zrobiło? Tak. Właśnie. To teraz się przełączę na was. Co tu jeszcze siedzi na górce? Chisel, dobra. Chisel, właśnie. Aj, mnie ta T4. T4 jeszcze tutaj na koniec się obłowi. No. Tak. I ten Chiselek też może porobić troszeczkę z góry, tam naszych. Dlatego nie chciałem się wystawić bardziej, bo chciałem tego Chisela skończyć, bo on będzie tam robił robotę. No nasi mogliby trochę przycisnąć, bo już są zamknięci na kapie i... Ja nie wiem, dlaczego ten med jeszcze tam nie wjeżdża do tego Chisela i nie kończy go. Mhm. No właśnie jedzie, ale to... Wyprzedzi mnie. Dobrze, on jest pełny, on powinien porobić tego Chisela na lejcie. Się chowam, bo on na ugryzku, kurde, już. Dobra, to teraz mamy tak chwilę, można by powiedzieć, takiego rozprężenia. To mam dla was kolejne pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się utworzyć klan? Wiesz co, po pierwsze to ja nie stworzyłem, tylko ja jestem tak jakby drugą osobą, która prowadzi ten klan. Mhm. Założycielem jest w ogóle ktoś inny. Mhm. I za to Masa, pozdrawiamy. Masa Hoku, tak, pozdrawiamy go i wielkie graty dla niego. Bo naprawdę w tak krótkim czasie ściągnąć tyle osób do tego klanu i tak go rozwinąć, to jest coś niesamowitego. I przekazać właśnie, jak ma działać ten klan, po co on jest. Dobra. Co możemy powiedzieć? Historia jest taka, jak rozwiniemy już to konkretnie, jak skończyła się bitewka. Mhm. Historia jest taka tego klanu. Masa wcześniej był w innym klanie. Dosyć spora tam spina szła, jeśli chodzi o WN, nie WN, jakieś klanówki, nie klanówki. Mhm. I w końcu zdecydował się po prostu opuścić ten klan. Zatworzyć swój. Gry na luzie. Mhm. Gry na ludzie, no Jezu. Tak zaczął ściągać po prostu ludzi do siebie, bez żadnego tam specjalnego na przykład grania tych klanówek, nie klanówek, tylko po prostu grać, bo grać sobie. I powiem szczerze, od niedawna
na przykład klan przejąłem od nowego roku. Mhm. I wtedy właśnie zaczęliśmy coś trochę pykać sobie, jeśli chodzi o klanówki, o rozwijanie tego klanu, jeśli chodzi pod turnieje. No bo tak troszeczkę, wydaje mi się, że w tym roku właśnie się tak bardziej uaktywniliście, jeśli chodzi o te sparingi, nie sparingi i te występy na takich różnych tych turniejach. Chyba, że jestem w błędzie, że tak było wcześniej, a ja po prostu nie zauważyłem. Nie, nie, powiem szczerze, że jesteśmy naprawdę młodym klanem, bo nasz klan dopiero powstał 26 bodajże sierpnia w 2019 roku. Mhm. Tu 2 lata klan jest. To myślę, że na tak krótki czas i tyle osób mieć też w swoim klanie, to naprawdę jest też wyczyn troszeczkę. No to prawda. No tym nawet bardziej, jak tak ja można tam powiedzieć, jak właśnie będziemy obchodzić drugolecie tego klanu. Mhm. To akurat zlot się planuje. Czteropaka. Więc jak coś, Kratos, jak masz wolny weekend 27-28-29, zapraszamy okolice Łodzi, Tresta, Zalew Sulejowski. No to kurde, w sumie niedaleko. O, to koło mnie może gdzieś niedaleko jesteś. A to już po tym, po nagraniu pogadamy. Dobra. Ja też mieliśmy swój zlot klanowy, niestety mi tam wypadła jedna sprawa rodzinna i nie mogłem uczestniczyć, ale wiem, że chłopaki ode mnie tam ostro przyimprezowali, więc te zloty to się zawsze kończą chyba jednakowo dobrą imprezą. Ale po to jest takie coś, nie? No po to jest, po to właśnie jest, więc chodzi o to, żeby się spotkać, poznać się osobiście i się dobrze bawić, prawda? I co tutaj no my możemy się pochwalić, my z Mazurkiem, chociaż praktycznie pół Polski nas dzieli, już widzieliśmy się na żywo. Taki spontan wyszedł, nie? W czwartek, w środę chyba do ciebie napisałem, jadę do ciebie. Piątek już byłem. Aha. Też no to było właśnie bardzo fajnie. Takie akcje są najlepsze. Na dwóch telewizorach obok siebie konsola. Wspólne spontan granie w jednym jest. Domu, w jednym mieszkaniu. No i ciekawe, co graliście. Wiesz co, nie zgadniesz. No mogę się założyć, no nie zgadniesz. Stawiam skrzynkę piwa, że nie doznamy. No, podejrzewam, że albo Tetris, albo WOT. Ale no, uwaham nie. się. Snake'a trzymaliśmy cały czas za ogon. Aha, no to kurde, się pomyliłem. No i dobra. Teraz mam dla was takie pytanie bardziej luźne. Dlaczego właściwie gracie w tą grę, skoro wszyscy tak na nią narzekają cały czas? No to tutaj chyba będą różne odpowiedzi jak od każdego, więc może Mazurek, zacznij ty. Nie, dawaj ty, ja teraz dużo mówiłem, to teraz ty dawaj. To ja nie będę się wypowiadał za wszystkich, ale myślę, że większość podzieli moje zdanie. Ja na przykład jestem fascynatem tej gry. To jest dla mnie rozluźniająca gra, tym bardziej z taką ekipą, jaką mamy, więc dlatego gram, wiadomo. Dlatego się nie oszuka, że WG trochę nawet strasznie popsuło tą grę. No to ale prawda. Cały czas mam nadzieję, że w końcu obudzi się tam parę osób, albo wymienią parę osób i oddadzą nam to, co było dobre. Dopiero zaczną coś robić nowego, a nie psuć starego. I tyle, no. Więcej nie ma co tutaj dokładać. No. Każdy gra w to, co chce. Jasne. Czyli jeszcze wierzycie, że może być dobrze. No, nadzieja matką głupich, ale każda matka dba o swoje dzieci, niby, tak. Nie? No i nadzieja umiera ostatnia. Dokładnie tak. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, no. Ale grunt, że mamy zgraną ekipę, fajną ekipę, która trzyma się mocno. I zawsze tam się wspieramy. To jest właśnie najważniejsze. Dobra. Myślę, że wiele osób od nas z klanu by opuściło go, gdyby opuściło. Po prostu by nie grało w WOTA, jeśli tego klanu też by nie było i nie siedzielibyśmy na tych imprezach razem i nie grali. Mhm. Nie? Ja tutaj na razie na środku mam tylko fałkę, już kwadrat oczywiście raz mnie poczęstował. No właśnie widzę. No my właśnie tutaj widzę. Mamy siekę straszną. No jedzie tam do was no. Siła ich. No, trzeba ich puścić, Mazur puści ich trochę przodem też. Ale kwadrat od nich robi robotę. No, całe wiesz szczęście co, do nas jeszcze nie przyleciał. Tfu, na razie nie dostałem ani razu. jedzie nasz kwadrat.
Nasz kwadrat, o Boże. Tego magazynka Heavyka trzeba kończyć. Ale no to bierz go. Pięknie ponad, pięknie. A tam na gąbce postawiłem. Macie wykrytych troszeczkę. O, Mazur, nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj. Dobra, dobra, dobra. Artakade jak powiem. Coś. Fuck. Uważaj, dwie niszczary po prawej. Wiem, że są dwie niszczary, ale sobie przyjadę. Tutaj Skodę będą ofrygą. Pięknie, pięknie. O cholera, tu do mnie jedzie niszczara. RHM. Kuźwa, 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 ale mnie złapał niefartownie. Już zaraz się przykręcam do środka, to zaraz ci pomogę z nią. Dobra, dobra, RHM mnie dziabnął. Kiedyś ten 279 potrafił odbijać, a teraz to wszystko w niego wchodzi jak w masełko. O, tak samo ja na przykład byłem wielkim fanem, bo ogólnie ja jeździłem tylko medami ciężkimi. Dla mnie inny czołg tutaj nie był, nie był dla mnie, nie umiałem grać. Odkąd dali tego obiekta 268 wersji 5, powiem ci, że byłem strasznym fascynatem tego czołgu. Mhm. Ale też go znerfili i zwolnili go i dłużej wieży teraz obraca. Już się nie da grać tak jak wcześniej. Ja tam robiłem wyniki po 9000. Tak na spokojnie, nie? No to widać, że ci leżał ten czołg. Leżał, leżał. No dwie gwiazdki zrobiłem. Dwa miesiące. Mhm. Tak grając sobie, wiesz, od tak, nie? No bo... Na luzie. Dokładnie. No i przestałem znowu, kurde, lajcik jeszcze tam jeszcze. Ten lajcik sprzątnięty po lewej, sprzątnięty, elegancko. Tak, tak, ale lajcik jest tutaj, jeszcze nie wyjadę. Ja to muszę zaraz swojego typa piątkę odpalić, bo... O, Wutek tu jest. Już ci jadę tam pomóc. Że ja to jestem na skrawku. Na skrzydełku. No, ja na dwa strzały dla niego, może na strzała. No ale przynajmniej podświetlicie, może kwadrat go walnie. Mamy nadzieję. Wal go, wal go. O, strzelił. Dostaje, dostaje. Widzę, widzę. O, gąska. Dostał. Jeszcze jeden, dawaj Leszek. Jeszcze jeden. Nie dam się, o. Lajcik. Kwadrat. No, lajcik, ale swoje lajcik. Zrobiliście. Z tyłu, Mazur, lewa. No, coś tam pyknąłem. Ale ten czołg jest... więcej potrafi. A no, to wiadomo. Żeby ci nie skłamać, dokładnie jakieś 15 minut przed tym, jak do ciebie przyszliśmy, robiłem na nim 9000 łącznych. Ale i wiesz to... co? To jest też... też, że jak jest nagranie, to rozprasza to ogólnie te pytania i mówienie o tym i tak dalej, to też ma wpływ właśnie, że na wyniki, znaczy ja tak zawsze wszystkim tłumaczę, nie, no mi to na streamach nie idzie, bo ja gadam, a to, że grać nie umiem, to już tam staram się jakoś zakamuflować w ten sposób, że a, to się rozpraszam i tak dalej, nie? Ale dużo, dużo właśnie mi... osób mówi, że te nagrania to jednak potrafią rozproszyć, że nie można to zrobić. Ale nie potrafię, mam nie potrafię biegłości robić w plutonach, nie? Mhm. Nie potrafię, nie idzie mi biegłość w plutonie, no nie ma. Ja to samo mam, ja to samo mam. Tylko samemu gram, nie? Tak. Na imprezie jestem z chłopakami, jak chcę zrobić biegłość, to mówię, chłopaki, sorry, no ale no, nie potrafię tak. Z wami, jak chcę tutaj wbić, no muszę pograć sam. Sam polatam i tak dalej, bo wtedy jest łatwiej. No, i przynajmniej... ale przynajmniej siedzi na imprezie, gada z nami czasami, nie? Tak, tak, tak. Się. No. Bo ja gdzie potrzeba, to się wyciszę. No, ja to mam znowu to, że jak gram, to wyłączam się konkretnie. Praktycznie nic nie mówię. To jest najgorsze teraz dla mnie, wiesz, tak wciąć się w rozmowę. Mhm. No dobra, no to bitewka znowu już jest taka spokojna. Kolejne pytanko. Co was wyróżnia na tle innych klanów? Na pewno wielkość klanu. A no to tak, to liczebność na pewno. Liczebność, tak, dokładnie. Co tu można jeszcze dodać?
No nie aktywność wiem, też. Myślę, że tak. Aktywność, tak. Mało klanów jest też takich, co... To jest może trochę pochwalenie się, ale... Duży awans zrobiliśmy w ciągu 3-4 miesięcy, 30 miejsc do góry. No to prawda. 40, no 30 miejsc, no teraz chyba na 16 miejsc. To też myślę, że duży plus dla naszego klanu. Oczywiście dla całego klanu, też, bo to każdy to pracował jest, na to. Ale to jest, powiem ci, że to jest najlepsze z tego względu, że nikt się u nas, szczerze mówiąc, nie stara o WM, nie idzie jakoś ostro w WM, tylko to jest po prostu samogranie. I to się właśnie wtedy zaczęło, jak zaczęliśmy grać klanówki, zaczęliśmy grać w turnieje. Jakoś ten klan zaczął ożył i zaczęliśmy coraz lepiej też sobie radzić. Może w tych plutonach, w grach normalnie, nie? To też może na to tak podziałało. Czyli troszeczkę fajnie, i zgranie lepsze i też jakby poziom się zwiększył przez te klanówki. Jak zawsze człowiek coś podpatruje w ten sposób, prawda? Jakieś inne rozwiązania, zagrywki od innych. Można coś nowego właśnie wprowadzić i dostosować swój styl pod to. Dokładnie. Mhm. To jest to. A szczególnie, że my mamy niestandardowe rozwiązania. To też nas wyróżnia. Nawet, ja przepraszam, może tutaj, ale w polskiej lidze mieliśmy z bardzo dobrą drużyną możliwość wygrania. Niestety nie udało się, ale dla nas to i tak był wielki sukces. Z drużyną, która gra na wysokim, bardzo wysokim poziomie wiele lat. Bardzo dobre chłopaki, pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy bardzo. No ale wy w lidze... Nie wiem, czy możemy wymienić, więc... No to zależy od was, ja tam nic nie zakazuję, nic nie zabraniam. No to... Mazur, no pozdrawiamy chłopaków ze Skarsu. Bardzo fajna bitewka i dzięki za naukę. Także wy w tej lidze też bardzo ładnie poszliście, no oglądało się to dobrze. No szkoda, że nie wyszliśmy, no ale jeśli chodzi o nasze początki w tym wszystkim, to myślę, że i tak dosyć spoko i z dobrej strony się pokazaliśmy. Tym bardziej, że nie wzorowaliśmy się na taktykach innych klanów, tylko próbowaliśmy wymyślić coś swojego. Coś swojego, czego nie ma. I myślę, że może nie zawsze to robiło jakąś furorę, ale zaskakiwało klany. Widać to było nawet właśnie w tej bitwie ze Skarsami. Był zaskok, no. Bo udało się trochę... Dla nas to i tak wielki szczęście pomogło. Tak jest. Drugie, może u nas też dużo pomaga to, że tak jak mówiłem na początku, traktujemy się jako rodzina, jako przyjaciele. U nas nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, że tak powiem, gdzie ty taki, nie taki pojechałeś, co ty robisz, tylko próbujemy sobie wyjaśnić. Coś się nie uda, to idzie w zapomnienie, nie linczujemy osób. Czyli nie ma, że ktoś schrzanił, ty jesteś winny i ogólnie zbierasz teraz rage. Nie, to jest wtedy jest coś takiego, dobra chłopaki, nic się nie stało, jedziemy następną, mamy jeszcze rundę, nie? Następnym musimy się postarać. Tak, a jak na przykład kończymy, przegrywamy, to po prostu, no co, chłopaki, trzeba się wziąć bardziej do roboty i tyle, a poklepmy się po plecach, bo i tak poszło dobrze i już. No jasne. Małe wsparcie tu mamy. No właśnie, też tak się zastanawiam, czy jest sens dalej jechać. Czekajcie, my jedziemy na górkę. Już tutaj jedzie ze mną niszczarka i jeden medzik. Coś mi się wydaje, że tu będzie pusto. Coś mi się wydaje, że pusto, bo powinniście już coś wyświetlić. O, czekajcie, już wjeżdżam. No, ja tu nic nie mam, nie mam spota, nie mam nic. Podjadę trochę bliżej na to zniesienie. Wszystko jest tamtej strony. Chyba trzeba będzie tu cisnąć szybko i im na plecy wyjechać, ale jeszcze tutaj zerknę. Ten Merton będzie teraz kampił. Chodź tu z nami, a nie będziesz tam kampił. Nic nie ma. No pusto jest. No tak myślałem, bo tak to już byście podświetlili. Tutaj zawsze dojeżdżają do tego rąbka, więc... No i chociaż jednego by się poświetliło. Jeszcze sprawdzę na kapie, czy ktoś tam nie został i zaraz spróbuję tam wam tam pomóc. Tam koło Mazura mogą być na tej półeczce tam. O, tutaj jakby ktoś bym pojechał, takie piękne bicie tu jest. A nie masz bicia na tego ciężkiego tam? O, masz niszczarkę. O, jest niszczarka. Ale ona...
Ona mnie nie widzi. To jest raz, ona mnie nie widzi. A jest druga, uważaj tam, Kratos. Wutek, tak, Wutek został u nich na kapie. Kurczę, tam jadę do was. Kurczę, jak wy się tak szybko tam dostaliście, ten prezes? To jest za szybki. Za wolno ładuje na tą prędkość. No, na tych małych mapach to jest w miejscu, jeszcze czeka z 10 sekund, nie? Dobra, jestem z wami. Gdzie ten Wutek się tutaj schował? Wutek jest gdzieś na J7. Tam się schował, za tymi skałami. Aha. Iron no, Rain to już widzę, że go kończycie. Już podjeżdżam no, też. Jest, dobra. Dobra, bułę dostał. Spróbuję go złapać na gęsi. Stoi. Powinniśmy skończyć. Ale dziad. Odbiłem od niego dwie pestki, ale też się wystrzelałem, ale i tak mamy przewagę. Ja tu go spróbuję na dupie złapać, jak się cofnie. Tylko co najlepsze, że nie mamy z tej strony, co trzeba przewagi, kurde. Dobra, na mnie się obraca, więc... O! Jeszcze coś jest z tyłu. Jeszcze jedna niszczarka. Jest, na półeczce stoi. Ale się schował, no. Tam jest drugi Wutek. O, wystawiłem mu się. A, odbił się. No, ale dobra, spróbuję go podświecić. Jeszcze powinienem parę sekund mieć. Jest. Ucieka. Uważajcie, jadą do was. Cała tak. Ekipa jedzie tak, do tak, was. Cofnij się, to będziemy mieli lepsze bicie. Już. Jadę. O, jeszcze czwóreczka jest. A tamten Wutek jest. Wyjeżdża. Dobrze. Patrz jak mnie dziabnął, kurde. Kurczę, co? A ja cisnę w bazę. Leopard podjechał. Ładuję dopiero drugą, trochę się wystrzelałem. Dobra, tutaj czwórkę puśćmy. A, ten Wutek znowu wyjeżdża. No, trochę się boi teraz. Ta 90 jest na tym, na gąsce. Na skończenie. Kurde, ten Wutek mnie cały czas tam pyka. Nie, ten leopard tu obił. A, leopard wyjechał. Gorzej. Na kolebać wyjeżdża. A, jeszcze mam plecy, ty. Dobra, teraz to już. Teraz tu już jesteśmy w plecy. Leopard leży. Kurczę, moment, drużyna nasza jakoś zniknęła, ja też się nie popisałem. Zniknęła, no. Strasznie, poleciała w momencie. Tu co, niby dwa czołgi zostały na... Nie, na gąsce, 7-5 łapie. Nie mam, kurde, jak mu nawet uciec. To ostatnio właśnie bardzo psuje grę, jak cała drużyna widzi, że jest 15 do 7, nagle jest 7 do 1, nie? Zostaje tak, sam. I nie wiadomo z czego ci się wzięło. Oj, mazurek. Honorowo, Sepuku. Próbowałem nawrócić. No przynajmniej ciebie nie zabili. Nie? Tak jest. Nie ma fraga. Żyźce mnie nie wezmą, co nie? Ta, złą mogą sobie pozbierać. Dobra. O, na razie moje najlepsze miejsce, piąte w tym starciu. Dobra, musiałem się chwileczkę... No kurde, ty, ja już drugi raz na pierwszym. No to dobrze, tylko się cieszyć. No i dobra, panowie. Tak, ale mogło być lepiej. Nawiązując do wcześniejszej rozmowy o lidze, chciałem się was podpytać o wasze największe osiągnięcia do tej pory. Co byście wskazali jako największe właśnie osiągnięcia, sukcesy? Jeśli chodzi o sukcesy, to na pewno to, że nasz klan trzyma się razem.
Jest dosyć sporo osób, które non-stop przesiadują. Praktycznie 24 godziny można praktycznie kogoś spotkać u nas na imprezie. To jest na pewno, że... Tutaj akurat tak po oprawie, nie praktycznie, jest tylko sobie. Jest 24 godziny, zawsze ktoś jest na imprezie. Nie mówimy, że te same osoby, ale zawsze ktoś jest. Zawsze ktoś czuwa, że jeśli ktoś plutonik, cyk, jest coś do grania zawsze. Sypiacie w ogóle? To jest też taki, co jest nasz. Ale dlatego ci mówię, wymieniamy się tam, wiesz, jest, jedni mogą tak, drugi jest, tak. Tak, ale to jest też może dlatego, że no, jesteśmy z różnych regionów, krajów też, bo mamy też paru chłopaków z Ameryki, to więc, wiesz, no... Ameryka, Anglia, gdzie, Niemcy, Norwegia. No, tak, tak, no, cały świat praktycznie, nie? I sami Polacy, żeby nie było. Rozumiem, tak, rozumiem. Ja nawet tutaj nie wnikałem. Na wygnanie, jak to mówię. Rozumiem, rozumiem. Załogę sobie przerzucę. Dobra. No i jeszcze coś? No myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, te 30 miejsc też jest naszym dużym osiągnięciem. No to na pewno. No poszliście ostro. Start w lidze polskiej, gdzie też był debiut ligi naszej. To całkiem niezły start. Niezły, tak. No jak na początkujący klan, myślę, że te dwie wygrane bodajże, jak dobrze pamiętam, Mazur, nie wiem, poprawnie. Chyba dwie mieliśmy wygrane, tak. Czy wygrana i remis, jakoś tak to było. Dobra, nieważne, ale nawet jedna wygrana dla nas na polską ligę, myślę, że nie jest najgorzej, postaramy się w drugim sezonie lepiej. No to mieliśmy będzie ciekawie. Mazur zainicjował, był turniej bodajże w lutym, styczeń. No. Ruski turniej, gdzie też na 109 drużyn zajęliśmy 52 miejsce, więc też w lepszej połowie byliśmy. No to też pogratulować. Też myślę, też że też to jest dla nas osiągnięcie, to był nasz pierwszy turniej. No bo wcześniej nie mieliście kompletnie żadnego doświadczenia turniejowego, nie? Nic. To był w ogóle nasz w tym roku pierwszy turniej i ogólnie pierwszy turniej, w jakim w ogóle uczestniczyliśmy w grze. Rozumiem. Jako czteropak, bo ja wcześniej grałem na PC-cie, ale no, tu jest w ogóle inna gra, więc to też nie można porównać jednego do drugiego. No, a myślę, gdzie gra się lepiej? Możemy się wypowiedzieć za wszystkich. Moim zdaniem, grać jako grać, no ja mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że dożywotnio z czteropakiem, bardzo mi się dobrze gra na playce. Fakt, do tej pory mam ciężko jeszcze się przyzwyczaić do pada, chociaż gram już 2 lata, więc ostrzegam, no ciężko jest się przenieść z 7-letniej gry na PC-cie na konsolę. A to ty weteran jesteś. Weteran może tak, ale powiem ci, że na PC-cie byłem w kilku klanach i w żadnym nie było tak dobrze jak tutaj. Zawsze w jakimś była spina i to straszna spina. Ale na pewno nie taka jak w legendarnym Fame. To już nawet ja o tym klanie słyszałem, co tam dowódca wyrabiał i widziałem też niektóre nagrania, jak, no trzeba to tak nazwać wprost, jak dar mordę po prostu na tych swoich klanowiczów. Ja słyszałem też, że niektórzy, żeby zostać w klanie, to musieli się opłacać. Tam. Nie wiem, czy to prawda, nie wnikam. Takie niewykluczone. Niewykluczone. No ale był to, szajbusy były, więc... Streamerzy też nie mogli wybrać żadnych tych meczy, porażek, tylko wszystkie zwycięstwa, jak coś, z turniejów nie tak jest. Ale to już jest chyba jak gra wejdzie już za mocno. No ale to też... mocno. Niektórzy żyją tą grą, a to nie o to chodzi. Gra jest po to, żeby się rozluźnić, pograć wspólnie, pobawić się. No ale przyznaję... że ja też miałem taki etap, że był WOT, naprawdę WOT, kurna, WOT, tutaj kurwa trzeba odpalić WOTa, tam zrobić i tak dalej. Ale znalazłem skuteczne lekarstwo i cieszę się i dziękuję Wargamingowi, że pomógł mi z tym nałogiem. 6-0 mnie skutecznie wyleczyło. Brawo, to jednak są plusy z tego widać. Tak, tak.
Więc, ale to sądzę, że część osób też 6-0 właśnie trochę naprostowało, bo no, jednak no, mi się gra zdecydowanie inaczej i no, nie jest to, co było wcześniej, ale dobra, ja to w kółko gadam, nie chcę też się powtarzać, ale no, jest po prostu jak jest. Dobra, ja to na kapa się chyba będę kierował prosto, już teraz ten kierunek wybiorę, bo... Ja to samo miałem taką myśl, kap, tylko na kapa, nie? Mhm. Bo zanim ja dojadę, to... Pozdrowię naszych klanowiczów wszystkich, którzy właśnie polują na nas i coś im się nie udaje. Smuteczek. Smuteczek. No panowie nie pobawili się niestety. Mhm. Ale pewnie jeszcze trafimy na nich. Jeszcze trochę czasu mamy. Jeszcze nam 20 kilka minut, więc pewnie się natniemy. No zdradzę wam, że patrzyłem przed chwilą na imprezie, jest tam 8 osób, więc jakieś 3 plutoniki mogą nas gdzieś tam szukać. Tak, 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 tak. Ale powiedzieliście im, że na Ameryce, nie? No, to znaczy oni sami się skapnęli, że będzie w ogóle o tej godzinie, bo Mazur próbował coś tam ich powiedzieć, że 21, ale jak poszedłem do Mazuru na imprezę, no to już się skapnęli. Aha. Wszystko jasne. No, to jest, nie a mówiłem ci, nie wchodź do nich na imprezę. Ale ja czekałem, Mazurek, czekałem na ciebie, musiałem sobie pograć nogliwa, mi zaproszenie wysłał do Plutona. No mówię, no przecież nie odmówię koledze, nie? No tak, nie no, no to nie, tak no, nie to można. No nie można, nie można, tym bardziej u nas tak się nie robi. Mhm. Chyba, że się wbija gwiazdkę. A, to tak. No dobra, na razie to tylko tyle, że sobie jadę i nic więcej. A. I tak, o kurczę, już mam spota, jest tu mecik. Co tu jest? Pantera, Draugen, no same fajne czołgi. A. Jakby mi pod lufę wyjechał któryś, byłoby miło. No ja też bardzo bym się ucieszył takiego Draugenika, może z wysadzeniem jakimś. O, teraz to już obić, to już nie ma co. Szukam całego. To jeszcze Batchat się czai. Tak, 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 właśnie. Właśnie go ma. Kurczę, tyk, do 700. Centuriona będę próbował zgasić tutaj, żeby nam tu nie przeszkadzał za mocno. Ja bardziej się skupię na tym Batchacie, bo to jednak magazynek. On nam może rozkroić. Jadę w dół. I Centurion 250 hapsa zostało. Przynajmniej chwilę będę jechał szybciej. Barczat jest na skończenie. Mógłby tam jakiś medzik pychnąć. O, Małsik, patrz, worek z HP tam wyjechał. Kurczę, ja szukam. Już się odbiłem od niego, nie? Dobra, chyba ale jednak się już zacznę obracać. Słabe działo ma ten Małs, bo za 300 mnie bodajże pychnął. Już widzę, że zaczynają tam na E3, E4. Ja się już trochę obrócę na nich. Kurs. Dobra, ja mam spota. Coś tu siedzi, jest. T95. Niszczarka tam jest. Jagoda. Kurczę, odbiłem się od tej jagody. Jeszcze wszyscy podjeżdżają. Mazurek i ten Kratos, plecy wam robi magic. Tak, 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 obserwuję go trochę. Na razie odbijam, gra na podstawie. Mhm. Tak jak ten Maus. Coś mnie cały czas pyka jakimiś delikatnymi plujkami. Nie wiem skąd. Nie widzę. Dobra, ta E6 mi odpuściła. F75 to mi tu przesadza, żeby nie wypychał. O, Mazura chyba wyrzuciło. Mhm. Ale zaraz się... Murzyna nie nakarmił internetem. Chyba tak. Dobra, E6 na mnie jedzie. Jeszcze mi działo rozbił.
Się spróbuję odwrócić na ciebie. Dobra, jednego nie ma. Ta E6 mnie pyka. Uważaj, bo ta E6 podjeżdża. Widzę. Mazurek, może ci pomoże zaraz. Mazur, jesteś? Spróbuj tam. Jestem. Pyknąć. Jestem, ale mi neta odcięło całkowicie. Dobrze, to znaczy nie dobrze, ale dobrze, że już jesteś. O, Kranwagn, widzę, że ma lepszego cela ode mnie. Już tam jadę, już zjeżdżam. To jest niesamowite, że trafiłem na bitwę, w której strzelają z podstawowej amunicji. Już dawno się nie spotkałem z czymś takim. Zawsze to full gold i mnie siekają jak chcą. A dzisiaj jakoś wyjątkowo mam szczęście. Kurczę, no nie mam jak do ciebie zjechać. Dobra. Ja sobie tu na razie radzę. Zobaczymy, ile ja mam życia jeszcze. Czy żyję w ogóle? Żyjesz, stoisz. Nawet chyba nic cię nie trafił tam. Na gąsce. No kończ go. Dobrze. O kurde. Ale mi kwadrat zawalił. I dobra. Ty jesteś tu, 6 hapsa, Kranwagen 600. Już. Pomożesz mu? Magazyn mnie tak, sieknął. Dobra, to dzięki. Kwadratowy, panowie, ścierwą. Na mniej więcej w E. O, już jest u mnie. Góra. Dobra, niszczył. Jadzia tam jest. No wiem, już próbowałem ją wcześniej pyknąć, ale... Chyba tam wjadę do ciebie, wiesz? Czuję, że stamtąd... A, to jeszcze coś z daleka bije. O, dobrze, że się przeniosłem. Dobrze, nie jest najgorzej. No ja nie mam, panowie, jak wam pomóc teraz. Ty się skitraj na razie. Taki mam plan. Gorzej, bo tam wódek jest na góreczce. Ja widzę, że tam dwa są. Czyli tam są dwie niszczarki. Dobra, wszystko widać. Dobra, Lighta straciliśmy. Rozbił się. Może bliżej siebie stańcie. Teraz właśnie się zastanawiam, czy wjeżdżać na górę, czy poczekać sobie na nich. Poczekajcie, tutaj macie dwie lufy. To co, czyli robimy plecki? Jeden w jedną, drugi w drugą? Wiesz co, tu kwadratowy może obserwować. Tak, jak tutaj podjadę, bo nawet, wiesz, jak Jaćka mnie dorwie, no to będziesz miał przewagę, bo zanim ona przeładuje, to ty poprawisz. O. Jedzie Jadzia i to pełna. No niepełna 1300 ma, dobra. Które się troszeczkę może wejść, co? Jak coś, to możemy wyjechać, bo... Tak właśnie czułem, że kwadrat nie skończy. Ale lepiej we mnie niż w ciebie, to jeszcze masz większe szanse coś urwać. No, Mazur, za czteropak. O kurde, jaki fart, ładnie. Jak nie wyciągniesz tej bitwy, to teraz na tym zlocie nie pijesz nic. Ej, czy ty mi teraz grozisz? Tym barka dostaniesz. Ale srogo. Pięknie. Uważaj, Marta. A ci się udało. Ładnie. W samej porze skończyłeś, uciekłeś. Aż się wstrzymam z pytaniami, poobserwuję na spokojnie. Plecy. Jaki fart? Widzę, niech uderzy. Pięknie. No, Mazurek, jestem pod wrażeniem. Kurwa, następna. I też pełna. I ale też nie trafiła. No to... Oni są w plutonie, ty. To może jakieś... Na otwarty nie wiesz. Właśnie wiem. Dobrze, pięknie, drugi bingnięty. On chyba na podstawowym dziale jakimś gra, bo przeładunek dobry, ale... No. O, uważaj. Szkoda, że nie ma friendly fire, to już by nie było tego WT-alfa.
No, tak jak na kompie było. Przecież ile ja razy nie chcąc przez to, żeby jeżdżali pod lufę, ile ja razy się kurwa świeciłem. O, sorry za bluzkę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ale ile ja razy się świeciłem, to Boże. A później jest polowanie na swojego, nie? Jak ktoś grał na PC-cie, to wie, o co chodzi. No powiem ci, Mazur. Czy szykuje się wyciąg? Podoba mnie się to, co tu widzę. Chyba będę ci trawny piwko. To znaczy, wiesz co, już dawno bym zginął, gdyby potrafili celować. To prawda, bo oni to spieprzyli. I jeden WTAów, i drugi WTAów. Drugi. I źle to zrobili, bo mogli wyjechać w dwóch na raz, więc wtedy bym nie miał okazji, gdzie się obrócić, co i jak. A teraz ja sobie wjeżdżam na bazę i sobie czekam na artę. Niech sobie przyjeżdża. No, chyba najlepszy. Tym bardziej, że tutaj od razu po lewo możesz stanąć za tym kamieniem, tylko drzew nie mam. Wiesz, jakbyś nawet akurat do tej arty dojechał, to myślę, że na strzała to by cię raczej nie zdjęła. Co tam mamy za artę? Nie, ty się zdjęłeś. Nie, GW Tiger, chociaż nie, GW Tiger może. Ale to musiałbym mu też dobrze polosować. Czekaj, ona to gdzieś to stąd biła, nie? Tak, nie, bardziej stąd. No myślę, stąd, że na F, tam na tej góreczce była. Nie, bo ona miała przestrzał, wiesz co, bo pociski leciały tutaj. O tu, więc ona miała przestrzał w to miejsce. No będzie tam was teraz próbował macać. A niech maca. Zaraz będziemy ja wiedzieć. Postoję. A jakby nie było, jak nie przyjedzie, to zdążysz skapować. No dobra, no to jest okazja. To ja wam mogę zadać kolejne pytanie. Co byście wprowadzili, by gra była lepsza? Może co byśmy zmienili? Albo co byście zmienili? Co byście zmienili? No, większość WG, która właśnie popsuła tą grę. To jest kwestia taka, już bo taką też przed naszą rozmową konkretnie zrobiliśmy taką mniej więcej ankietę, nie? Nie chcemy tylko my się wypowiadać, ale chcemy się wypowiadać jako klan, jako nasi też rówieśnicy. Na pewno sporo głosów dostało powrót na przykład pogody. O, to było fajne. Nie, to było fajne, jak się zmieniały te warunki na mapach, że teraz miałeś ulewę. Sztor. To było bardzo fajne, no. Przydałoby się to. Na pewno powrót kontraktów na... Sorki. Powrót kontraktów na czołgi najemnicze. Teoretycznie mamy powrót kontraktów. No, w innej trochę formie, ale... Nie w takiej formie. No tak. Następny jak minus, moim zdaniem, rankedy. Rankedy, bardzo fajna sprawa, gdzie można to zrobić. Dokładnie. Można było zarobić sobie spoko wtedy. Bo jak było na dychach, plus razy jeszcze tam chyba było dwa do zarabiania na dyszkach, kurczę, masakra była. Ale się tak się wtrącę, bitwy inaczej wyglądały przy rankedach. No tak. To też. No i co na pewno, to wycofanie trybu na wiele baz w normalnych bitwach. No, te dwie bazy, to nie wiem, po co oni to wprowadzili na dobrą sprawę. To jest tak od czapy. Jeszcze wiecie co? Ja pierwszy raz, jak to grałem, ja myślałem, że to jest na tej zasadzie, że skapuje się jedną, to zdobywasz jakby punkt i dopiero kapujesz drugą, żeby wygrać, że tak powiem, z pełną przewagą. Nie, a to tutaj... było straszne. Kratos, lepiej nie myśl o tym. No, ale nie, mówię, że teraz jak dodali te dwa kapy, o to mi chodzi, że najpierw zdobywasz jeden, a później musisz zdobyć drugi, nie? A tu się okazuje, że jednak po zdobyciu pierwszego już i tak się bitwa kończy, więc... Wiesz co, fajne to jest właśnie przy turniejach. Przy turniejach, bo musisz obmyślić sobie taktykę na jedną, na drugą stronę. Jeszcze go zdjąłeś. I musisz to obronić, ale przy randomach moim zdaniem to jest straszna lipa, nie? Tak, tak. To nic nie spełnia. Kurczę, ja sobie siedziałem, ręce założone na głowę i czekam. Ale powiem ci, Mazur, bardzo ładna bitewka. No, wyciąg ładny. I z tego pół bitwy przestałem, bo internet straciłem. To się nazywa właśnie być opanowanym do samego końca. Dobra. Słuchajcie, to lecimy jeszcze jedną.
To już będzie ostatnia pitewka i kolejne mam dla was pytanie. Ulubione trzy czołgi i dlaczego akurat te? Słucham waszych typów. Leszek, cykaj, dawaj. Ja ogólnie, jak to powiedziałem, gram tylko medami ciężkimi, ale ja jestem zafascynowany na przykład amerykańskimi liniami. Mhm. Typu Patton bardziej, więc mhm. M60-120 i Pattonik dla mnie potęga, nie? Dobra. Dlatego, jak zauważyłeś, jeszcze oprócz... Chyba raz zagrałem Polakiem, Lewandowskim, tak to gram Pattonem M60. Bo dopiero no, co widzę, kupiłeś, widzę. Dlatego tak zagrałeś. No Lewandowskiego zagrałem, tak, tak. No, robię tam sobie załogę, więc... Dobra. To teraz moja tutaj, tak? Tak, tylko Mazur, dobierz czołg i startujemy z bitewką. Już, bo załogę tylko przykładałem sobie. Dobrze. Chcę się dołączyć do ciebie na Arliczkach. No to już lecimy. Moje trzy ulubione czołgi, mówisz, tak? Mhm. To na pewno dwie są z ósemek, bo to jest na pewno Chrysler K. Niesamowity czołg jest, kurczę, jak trafi się na ósemki lub dziewiątki, no on robi potworną robotę. Na pewno Draugen. Mhm. Też jest bardzo fajny, przyjemny czołg. I mam takie dwa, jest jeszcze E6 i jest CS-ik. O. Polaczek. To są takie, można powiedzieć, że cztery czołgi moje ulubione, nie? Ale tym Chryslerem to mnie autentycznie zaskoczyłeś. No kurczę, to jest niesamowity czołg na miasto, ten sidescrapienie nim, no coś pięknego. Ja na przykład polecam cały czas Pattona, bo czołg wybacza wiele. Mhm. Trzeba nim umieć grać. Trzeba umieć grać. To nie jest... Ja tam za bardzo na snajpienie nim nie jeżdżę. On sporo odbija, tylko trzeba się nim dobrze ustawić. Bardzo lekką linia jest do Pattona, bo mhm. od szóstki bodajże już fajnie można pograć. Siódemka, T20, zarąbisty czołg, szybki, mobilny. Penetrację w miarę, no można nim też fajnie pograć. T20, co ja mówię, T20 Pershing jest słaby, ale Pattonik 9 tier już też jest fajnie. No i dyszka, no to jest taka wisienka moim zdaniem. Mhm. Co jedynie co mi podpasowało po Pattonie, to właśnie ten M60. Jestem w trakcie też E6 robienia, ale no na razie Patton, M60, no i 120. 120 też bardzo fajne wyniki daje. Kurna, jak to jest, że jestem wyżej i mnie przebijają bez najmniejszego problemu? To mnie właśnie denerwuje po tym 6-0, że pancerz nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Słuchaj, no teraz to jest... Kurczę, no bierzesz L1 i jedziesz po prostu. No, to się nagra. Ale panowie trafiliście, bo Art nie ma, nie? No, zajebiście, mnie też już nie ma. No, delikatnie. Nie. Ale tak to... To też jest duża zasługa zespołu. Zobaczcie, kto z wami pojechał. Tam praktycznie nic nie ma. Linia, główna linia do obrony i nic nie ma. Nic nie ma tam. No, słuchaj, nie stój tam, tylko pchaj to. Co ty? No, sam, co ja sam zrobię? No, tutaj jest dwóch, więc wiesz. No wyciąg, no już zobacz, Mazur tutaj... Zobacz, gdzie się ludzie rozstawili, zobacz to. No, to jest porażka. To nie macie. Przecież ten 279, pamiętacie jak on się pojawił? Jeszcze to był stary WOT. To była taka bestia. Wystarczyło wjechać kawałeczek wyżej, żeby być i był praktycznie nie do ruszenia z przodu. A teraz no, to tam. No, ale teraz ale ty chciałeś... To z Defenderem. Ciężka mm-hmm. sprawa go przebić, a teraz to już nie jest ten sam Defender, co był. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Szóstka tam jeszcze jest na skończenie chyba. Chyba, że ją skończyli. Nie. Tu się zaraz o, wyleją. Jedzie. Tak. Tu jest obiekt 755. Ujojojo. Szybka bitwa będzie. No 12-12 na razie.
Zaraz ten będzie skończony. Może nam się uda tam dotrwać. O, tu mam dobrą pozycję. Troszkę wyżej jestem. Dobra. Tylko boję się tej V-ki z tyłu, bo ona jest... Może mi wjechać na plecy dziadostwo. V-ki już nie ma. V-ka jest tu na mnie. Tam E4 jest na górce. Na półeczce. No ale zasłonięty na razie jesteś, to... No, FV-ka jest tutaj na nas skierowana. Nie masz się czego bać. No, T-57 się chyba poirytował ostro. O. Wiesz co? Ja mam... O, Jadzia! Się odbiła. Przykro mi, kolego. Musiał być rozczarowany i to jeszcze tak... Byłeś pod lekkim kątem, w bok mógł ci strzelić i nie wiem gdzie, na gęś mu to chyba weszło. Magazyn by tak elegancki poszedł. Wow, butek i tutaj to wszystko jest na mnie, ach. Ale no tutaj, tutaj jest mniej tych czołgów, dlatego powinny tamte czołgi ruszyć trochę z tego. No ja nie wiem dlaczego tam na półce nadal stoją, rozumiem to. No już hajeki załadowali. Mhm. Jadzia też. No i dobra. Szybkie to było. Dobra, panowie, chodźcie do garażu. Ostatnie pytanie dla was mam, czyli plany na przyszłość. Plan na przyszłość? Mhm. Myślę, że powiększenie tego klanu, no, żeby stworzyć jedną wielką rodzinę, mhm, to jest na pewno. I to ciągnąć, co założył też nasz założyciel. Ten, co założył założyciel tego klanu, żeby łączyć ludzi do gry, i było jak nas jak najwięcej. Rozumiem. Czym więcej, tym lepiej. No rozumiem. Słuchajcie. Jeszcze taki plan na przyszłość, to myślę, że w najbliższą przyszłość to będziemy planować właśnie na zlocie. Tak, wtedy najlepsze pomysły się będą rodzić, to na pewno. Zapraszamy, może coś podpowiesz. Spoko. No i co, chcemy się rozwijać, może następny turniej, może coś więcej się pokażemy, może nas będziesz komentował, może. Albo zagramy wspólnie bitewkę przeciwko sobie, bardzo kto fajna wie? Sprawa. Kto wie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Panowie, słuchajcie, na dzisiaj to już były wszystkie pytania, bardzo wam dziękuję za udział, wszystkim widzom dziękuję za oglądanie, gościłem dzisiaj klan Czteropak w składzie Leszek 2020 oraz Mazur 95R. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, super mi się rozmawiało, no i wszystkich zapraszam do... Dziękujemy, że w ogóle pomyślałeś o naszym klanie. Nie ma problemu. Od dawna już o was myślałem, tylko tak jak mówiłem, nie było wcześniej jakoś tak możliwości. Cieszę się, że udało się nie to zrobić. Nie uciekamy nigdzie. Dobrze. Więc jakby ktoś chciał dołączyć do czteropaków, to już wie dlaczego warto i do kogo się zgłaszać. Dzięki wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki serdecznie. Na razie. Dzięki. Siema. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów. Można to również zrobić poprzez Patronite, PayPal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład, jaki macie w rozwój tego kanału.